Witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku City Skylines 2. Dzisiaj chciałbym się zająć jeszcze tymi terenami tutaj na górze, gdzieś właśnie w okolicach tego ronda, żeby to już mieć wszystko uzupełnione. W takim razie sprawdziłbym, czy tutaj w ogóle mi się zmieści jeszcze jakaś droga. No, powinna, tylko oczywiście znowu mamy ten teren trochę krzywy. Ale to jakoś to się tam może uda wyrównać. Więc spróbujmy zrobić coś takiego. Mamy taką grubą linię tutaj, ja bym po niej przejechał, właśnie tak równo. Tylko nie jechałbym gdzieś tam do samego końca, bo tam to już serio, mamy mało miejsca. Nie chciałem czegoś takiego, jeszcze raz, ta droga to ma być jakoś tak dotąd, a tutaj to ja chciałem zrobić zakręt, też właśnie jakoś po tej linii. No, i tu to ja bym to już jakoś skończył i ewentualnie podłączyłbym się może jakoś tutaj na dół, chyba że bez podłączenia. Może lepiej bez, najwyżej jakaś tylko ścieżka dla pieszych. Zaraz zobaczymy, co tutaj da się zrobić. Tylko ja może bym to jeszcze delikatnie wygładził. Okej, okay, coś takiego, chociaż obawiam się, że z tą ścieżką może być tutaj ciężko. Zobaczmy, z tego miejsca tutaj na górę. No nawet się uda, ok, 16%, ale ja bym przeszedł w takim razie może jakoś tak. Tutaj 10% i teraz może na przykład na jakimś zakręcie tu jest 15, 11, 10. Ok, proszę bardzo, 10 może być bez przejścia. Także kto tam chce może iść do szkoły? Chociaż no tak, tak to tak gra liczy 10%, przy czym tutaj mamy po prostu taki spadek. Nie, nie, nie. To musi być jednak troszeczkę lepiej. Yy, właśnie, może jeszcze zanim taka ścieżka, to ja bym wyrównał troszkę terenu przy tej drodze, no bo jednak ta droga tu jest po coś. Nie, żeby sobie była, tylko żeby tutaj mogły stać jakieś budynki. Yy, więc chociaż kawałek takiej półeczki, to może dochodzić właśnie jakoś dotąd. No i teraz będzie chyba trzeba bardziej pokombinować, żeby to się udało. Ja bym to na przykład zrobił jakoś tak. Minus 15,7 yy, i jak zobaczymy z tej perspektywy, no to to nie wygląda jakoś bardzo źle. Yy, nawet wygląda fajnie. Właśnie takie zejście tam na dół. E, ok, co teraz? Jeszcze tę drogę by trzeba podłączyć. Także jedziemy z czymś takim, i ja bym tutaj chciał mieć mniej więcej te 90 stopni, chociaż nie wiem, czy to mi teraz tak jakoś ładnie wyjdzie. E, ok, tutaj, może być delikatnie. Podjeżdżamy i jesteśmy tam na równym terenie. Równy teren, to ja też bym chciał mieć po drugiej stronie tej drogi. E, tak, w ogóle ta droga jest na jakimś takim lekkim nasypie. Tak to trochę wygląda. Spróbowałbym to może przeprowadzić jeszcze raz. Zobaczmy. No dobrze, teraz tutaj będzie równo, potem tam delikatnie krzywo. Co ważniejsze to jednak równy teren tutaj właśnie pod te budynki. Przejeżdżamy tak, tak, tak i do końca tej drogi no i tutaj na górze to ja też bym chciał mieć równy teren pod jakieś kolejne budynki. Ale to się wszystko tu powinno pomieścić, to sobie potem wygładzimy. No i co ja bym tutaj chciał mieć? Dużo wieżowców, tak, to ma być bardzo gęsta część miasta. Postawmy taki 5 na 5 Dalej 3x3, na, 3, na przykład dwa takie obok siebie, po drugiej stronie 4x4. 4. Trochę tych mieszkań tu będzie, możemy jeszcze na końcu dać na przykład taki 4x4. 4. Do tego trochę tanich mieszkań to też pomoże tutaj w zwiększeniu tej gęstości. Taki budynek, taki oraz na przykład taki. No i do tego może jeszcze trochę takich średnich. 3x3 3 tutaj, tutaj też 3x3. 3. No i może coś większego jeszcze tu. Przydałyby się jakieś sklepy, tak. Tyle tych mieszkań, a nie ma gdzie zrobić zakupów. Jeden taki mniejszy tutaj, coś takiego dłuższego tu oraz tu. No i powiedzmy, że wystarczy. Po większe zakupy to zapraszam gdzieś tutaj na dół, albo do tej zabudowy mieszanej, albo do tego centrum handlowego. Macie obok parking, można podjechać. A żeby wam było tam prościej podejść, to ja bym może jeszcze zrobił tutaj jakieś przejście. Zobaczmy na przykład jakoś obok tego parkingu mogłaby być taka ścieżka, może być nawet przejście. Dalej, przejdziemy tędy, zbyt stromy spad. No, troszkę tu wysoko, ale może rozwiążemy to w ten sposób. Skręcimy delikatnie tutaj 14%. Podejdźmy kawałek prosto, ale nie minus, tylko plus. Jednak, jak i tak mamy iść do góry, to idźmy. To akurat miało być proste. I teraz w tym miejscu robimy taki zakręt. No, i właśnie. Teraz tutaj będzie zbyt stromo. Więc tutaj to serio, powinniśmy iść do góry, gdzie tylko się da. Spróbujmy jeszcze raz takie coś, tu kawałek dalej. I może ja się nie będę łączył od razu tu. Tylko podejdziemy chyba kawałek dalej. Spróbujmy, może nawet jakoś tak, tylko idźmy bardziej do góry. 5,8% to się może przydać, i teraz na przykład stąd dotąd to jest 10%. Eee, co to? Co to jest? Nie, 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 no, bez przesady. Trzeba iść do góry, ale nie aż tak. Tutaj to ja chcę mieć 0 metrów, i możemy się podłączyć prosto obok tego sklepu. Jak to wygląda? Tutaj mamy taki murek, potem schodzimy na ziemię. No i taka stroma ścieżka, na dół. A czy udałoby się nam połączyć jeszcze tutaj jedno z drugim? Zobaczmy, zobaczmy. Na przykład jakoś tędy. I tutaj tak naprawdę to może by się udało zrobić jakoś w miarę płasko. Zejdźmy może niżej o 0,7 i teraz prosty chodnik, tutaj 2,5. Idealnie. Niech sobie też tutaj z tego korzystają. Nic tu nie zepsuliśmy? Załóżmy, że nie. No to jedziemy dalej z kolejnymi budynkami. Europejskie domy o dużej gęstości zaludnienia ja bym dał jeszcze tutaj coś na dole takie, nie, nie takie, bo wtedy są dwa. Chcemy mieć tylko jedno. A pomiędzy nimi ktoś zamieszka, czy nie będziemy tego robić aż tak gęstego? Chyba, że inaczej. Ten budynek, to niech na przykład będzie jeszcze troszeczkę większy, yy, więcej tych ludzi się zmieści, a tu, to ja może dam wam jakiś park sportowy. Siłownie, proszę bardzo. A jestem w sumie ciekawy, jakby wyglądały budynki przy tej głównej drodze. Yy, spróbujmy wziąć taką europejską zabudowę mieszaną. 4 yy, czy 5? Dobra, niech będzie 5 kratek. I ja chcę zobaczyć, jak te budynki na takim krzywym terenie się wybudują. Bo z tego co widzę, to te ogrodzenia są pod kątem, fajnie. Tutaj trochę tego terenu wyrównali. No, zobaczymy, zobaczymy. Najwyżej to wyburzej i tego nie będzie. A jak będzie fajnie wyglądać, no to myślę, że taka ściana się tutaj przyda. No a czekając na to, to ja bym zrobił jeszcze jedną ścianę, tylko tym razem tutaj na górze. Europejska zabudowa mieszana. Tak, i ja bym tutaj nie oszczędzał. 6 kratek na całej długości. No, i trochę tych ludzi się tu wprowadzi. To znaczy, możliwe, że gdzieś bym to wyburzył, żeby zrobić jakieś przejście, ale to zaraz się zastanowimy. Bo w sumie przypomniałem sobie o jeszcze jednej rzeczy. My mieliśmy coś zrobić z tym tramwajem, żeby on tutaj jakoś tak dziwnie nie skręcał. Czyli co? Tu miała być jakaś droga łącząca się z tamtym. Właśnie, właśnie. Coś takiego tu chcieliśmy. No to co? Przed rądem wyjechalibyśmy jakoś tak. I tutaj możemy się podłączyć nawet pod takim kątem. Czemu by nie? Może być właśnie taki skrót w tamtą stronę, tylko czy pozwolimy tędy jechać wszystkim? Czy to w ogóle będzie dwukierunkowe? No bo to, to na pewno mógłby być skrót dla tych, którzy chcą tam skręcić w prawo. A poza tym, no to właśnie, oni by mi tu przeszkadzali. Ale zacząłbym może od tych torów. Tory na pewno mają być podwójne. No i w takim razie tych torów stąd się pozbywamy. Tramwaj ma jechać tam. No, a poza tym, to ja bym chciał jeszcze wziąć bus, pas taki pojedynczy, i zabronić w takim razie jazdy zwykłym samochodom w tamtym kierunku. Tam tylko tramwaje oraz autobusy, tędy mogą też jeździć samochody, ale tylko po to, żeby skręcić w prawo. Zabronimy tutaj skrętu w lewo. O, to ma wyglądać tak. I jeszcze coś, stąd też zabronimy skrętu w lewo. No, i tutaj tak naprawdę zabronimy skrętów w prawo. Tak, tak to ma wyglądać, no tak. Chociaż teraz tych pasów jest troszeczkę za dużo. Spróbujmy wziąć coś takiego albo nie, bo to będzie słabo wyglądało. A gdybym ja na przykład dał taki pas zieleni, dalej tu są trzy pasy. Ja bym chciał tak samo szeroką drogę tylko z czterema pasami. No bo zobaczcie, jak dam coś takiego, to to będzie serio dziwnie wyglądało. No dobra, chyba po prostu tak musi być. Tylko teraz, co jeszcze robimy? Yy, tu już raczej bym nie stawiał tej zabudowy szeregowej, bo to się potem jakoś dziwnie połączy. Yy, Europejski dom o średniej gęstości zaludnienia. To może mieć tu większy sens. Postawmy taki jeden. I dalej mogłby być kolejny, tylko trzeba się pozbyć jeszcze tych kratek. No i stawiamy tutaj taki drugi, a ścieżki się pozbywamy. W tym trójkącie, może ja bym się pozbył tych stref. Tutaj jednak zrobimy sobie jakiś taki teren zielony. Alia, że mi w takim miejscu po prostu budują się budynki. Budynki mogą być tutaj, oczywiście, taka ściana, i z taką ścianą to może pojedziemy w takim razie jeszcze dalej, tylko tym razem na 5 kratek, aż do samego skrzyżowania. No a przyjrzyjmy się może tym budynkom. Jak to tutaj wyszło? No, są takie schodki, przede wszystkim na tych chodnikach, no ale oni nie muszą z tego wszystkiego korzystać, co nie? Tu jest jakaś brama, można sobie wyjechać, a dalej to chyba nie trzeba iść. Także chyba mogłoby to tak zostać. Tak, zostawimy. No bo co innego, zostawilibyśmy tutaj po prostu pusty teren? No nie. To już lepiej, żeby były takie budynki. Ale nie podoba mi się ten narożny budynek. I ja tutaj nie będę mu robił jakiejś takiej sztucznej drogi. Jego się pozbędziemy i w jego miejsce. To wstawimy coś innego. Chcemy tu kolejny budynek, czy zostawimy na przykład trochę zielonego i w to miejsce wstawilibyśmy jakiś kolejny park. Mały plac się niestety nie zmieści, to jest za małe. Może w takim razie taki park dla psów. Ale tutaj to chyba by się jeszcze coś zmieściło, co nie? Taki kolejny budynek. To znaczy, ja się obawiam, że on znowu będzie chciał się podłączyć do tej drogi i będzie na to narzekał. A gdybym ja się na przykład pozbył tego i zrobił jeden taki, o, może tak będzie lepiej. Dalej, tutaj też by można postawić właśnie takie budynki mieszane, tylko że ja bym musiał pozbyć się tych kratek na przykład stąd. Niech one właśnie przeskoczą do tej drogi, i teraz możemy postawić tutaj coś takiego. Nie na wszystkie kratki, tylko na pięć. I może też bez tego, niech tu po prostu stoi taki jeden budynek. Także trochę tych nowych mieszkańców mamy, więc teraz zadbajmy o jakieś przystanki. Jak w tym momencie sytuacja wygląda? Mamy przystanek tu, więc potem przydałby się jakiś przesiadkowy w tych okolicach. I może ja bym go właśnie zrobił na tej drodze, tutaj, na tym skrócie. Raz oraz dwa. Oczywiście proszę się tutaj zatrzymywać. Czy coś jest źle? Czekajcie, czekajcie. Czemu tam pod spodem idzie jeszcze jakby inna linia? I też widzimy, że tutaj są takie dwie strzałki. Tutaj to potem jakoś tak przejeżdża. Czekajcie, może ja usunę to oraz to. Tu są strzałki pojedyncze, potem to się jakoś rozdziela. Okej, okay, ciekawa sytuacja. Usuwamy jeszcze to, i to. I teraz te strzałki są dobre. No to zobaczmy. Łączymy to tutaj. Jest dobrze. Łączymy to z tym jest dobrze. E, Okej, okay, czyli najprawdopodobniej coś tutaj było źle i ten tramwaj musiał podjechać, żeby potem zawrócić. E, oddamy jeszcze wam to i miejmy nadzieję, że nic się tutaj teraz nie popsuje. No nie, działa. I wiecie, co ja bym jeszcze zrobił? Żeby czasami na tej drodze mi się nie robiły korki, to damy tutaj po prostu drogę asymetryczną, czyli dwa pasy w tamtym kierunku i ten skrajny prawy, to mógłby być właśnie buspas. Tak, czyli zwykłe samochody jadą środkowym, skręcają w prawo, a tramwaje jadą sobie tym po prawej. Po drugiej stronie czegoś takiego nie potrzeba, ponieważ jadą tylko tramwaje. Zwykłe samochody nie mogą też nie podoba mi się trochę to przejście. Ono jest takie krzywe, kawałek dalej mamy takie proste, więc może byśmy je sobie tutaj wyłączyli. Zawsze będzie troszeczkę mniej zamieszania. I jeszcze w sumie jedna rzecz. Tutaj nie powinniście skręcać w lewo. No bez przesady. Bez takich kombinacji wyłączamy to i tu proszę zjeżdżać po prostu tam. Teraz powinno być dobrze. A coś się tutaj stało? Uh, nie mamy wody ale my nie mamy wody po prostu, czy brakuje może prądu? Nie no. Problemów z prądem to ja tutaj nie stwierdzam, także najprawdopodobniej będzie trzeba poprawić naszą pompę. My ją mamy tu i jej niestety już nie ulepszymy. Także jeśli chcemy mieć więcej wody, to trzeba by postawić coś nowego. Czy my tu mamy jakieś źródła wody? No mamy, tylko że ja nie chciałbym tego stawiać gdzieś w tych okolicach, no bo potem jeszcze przyblokuje sobie to lotnisko. Yy, wodę, to my też pobieramy tutaj prosto z rzeki. No to może po prostu bym coś takiego dostawił. Yy, aha, to wygląda w ten sposób. Stawiamy to, tak powiedzmy, bez drogi. Dajmy od razu dwa takie budynki, niech to będzie bardziej na przyszłość. No i tutaj potrzebna nam jest jeszcze taka droga asfaltowa. Tak, tego nie robiłem żwirową. W takim razie zjeżdżamy tutaj czymś takim krótkim, oraz tutaj też. Pytanie, czy my w ogóle mamy połączone te dwie sieci wodne? Tu jest jakieś przejście, ale to na tę strefę rolną. A jeśli chodzi o tamto, no właśnie, my tutaj tak naprawdę nigdy nie byliśmy podłączeni. Może to jest dobry moment, żeby to w końcu zrobić. O, bo zobaczcie, tutaj są te rury, i niestety nie przechodzą przez ten most, więc podłączymy się tak, i teraz będziemy mieli wspólną sieć. Yy, a czy łączymy się tu jakoś prądem? A wiecie co? Można by. Pewnie, też niech ten prąd płynie tutaj z różnych stron, yy, na przykład jakoś do tej ulicy, i teraz ten przepływ tutaj powinien wzrosnąć. Chociaż z tego co widzę, to akurat prąd przechodził przez ten most, więc to jest ciekawe. Rur nie ma, a kabel jest. No dobrze, skoro tak to twórcy wymyślili, to niech tak będzie. Także teraz zajmijmy się może jakimś ozdabianiem. Dużo tak naprawdę narzędzi nie mamy, no ale cokolwiek można tutaj spróbować zrobić. Czyli, jak mamy przystanek w tym miejscu, to zróbmy na przykład jakiś chodnik tam. No i co jeszcze, może gdzieś za tą stacją metra, tylko bez przejścia dla pieszych. I może ja bym włączył przyciąganie. Niech to się zrobi na przykład równo za tym budynkiem. Podejdziemy tu, a jeśli chodzi o to, no to jeszcze kawałek, żeby dało się tam przejść. Tutaj to może ja bym na przykład wyburzył tę końcówkę i teraz bez przyciągania pod jakimś takim kątem niech to będzie podłączone. E, tyle jeśli chodzi o chodniki, no bo więcej to już nie trzeba. No i dosadziłbym tutaj może jeszcze jakieś drzewka, czy tam krzaczki. No i cudownie, e, co jeszcze? Parkujący przy rądzie. Ich stąd żegnamy, raz oraz dwa. Tutaj też pozbywamy się tego tak oraz tak. Chociaż może byśmy się tego pozbyli w jakiś przyjemniejszy sposób, o, na przykład takim pasem zieleni tutaj na środku. Dalej, czy miałoby to sens? No dobra, może mieć, chociaż jak natrafimy na przystanek tramwajowy, to tego nie będzie widać. Ale to jest tylko taki jeden tam dalej, więc to bardzo by nie przeszkadzało. No i jedziemy jeszcze dotąd, też niestety bez tego pasa zieleni tu. Weźmy może jeszcze na przykład jakiś taki chodnik i spróbujmy go przeprowadzić tędy. Obok tego budynku, to może też na przykład z przyciąganiem niech będzie. Dalej, skręcimy jakoś omijając ten budynek. Yy, tylko, właśnie, dalej, dalej, żeby tych procentów nie było za dużo. 7,6 to znaczy, ja bym chciał się bardziej tu podłączyć, chociaż no dobra. Niech to będzie na przykład podłączone tak, ewentualnie zrobimy jeszcze takie odejście. Yy, tylko to by mogło być proste, ok, mogłoby być. Yy, ten coś podskoczył aż przez to przejście, yy, a bo tu się zrobiło przejście dla pieszych. To nie, 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 bez takich. I wiecie co? Może ja bym to zrobił też trochę ładniej, czyli równo do budynku i podłączymy się do tego chodnika. Ok, tu się coś niestety rozkratkowało. Chyba te kratki po prostu przeskoczyły tutaj. Już? Będzie dobrze? Nie narzekasz? Ok. Także teraz ja bym jeszcze podosadzał więcej tych drzew. Także trochę tych drzew mamy tutaj oraz tak naprawdę wszędzie. Widzimy, że ludzie też lubią z tych ścieżek korzystać. I korzystając może z okazji, że mamy taką ładną pogodę w grze, to ja odpowiem na pewien komentarz, który się pojawia czasami. Pojawia się czasami właśnie taki komentarz. Nix, czemu ta gra jest taka szara, taka nieprzyjemna, i tak dalej. Ale gdzie? Tego tutaj nie widać. Czemu tego nie widać? Ponieważ mamy w tym momencie maj, a te komentarze o tych brzydkich kolorach, o tej ponurej atmosferze pojawiają się w grudniu, w styczniu. Jak po prostu wszystko jest takie lekko przyciemnione, takie zimne kolory. Więc tak to po prostu działa. Są pory roku, więc w zimie jest troszeczkę brzydziej, w lecie czy tam na wiosnę te kolory są piękniejsze. Więc chciałem właśnie na to zwrócić uwagę, bo widziałem, że te komentarze się tak pojawiają w okolicach zimy w grze. No a teraz wracajmy do budowy. Postawiłbym może jakieś liceum, ponieważ najbliższe liceum to my mamy chyba tutaj, tak? Ono może nie jest zapełnione, ale ono jest tylko dla tych ludzi stąd. Możliwe, że liceum to też będzie gdzieś tu. Zobaczmy, zobaczmy. Podstawówka, podstawówka, podstawówka. A no tak, mamy chyba tylko jedno liceum. No i nawet też nie jest zapełnione. Yy, ale fajnie by było, żeby ci mieli swoje, no i też żeby to obsługiwało te wszystkie tutaj okolice. Także to bym postawił gdzieś może tutaj, właśnie w okolicach tego ronda, chociaż wcześniej, to ja bym chciał delikatnie ten teren wyrównać. Bo skoro on i tak jest praktycznie równy, to żeby potem nie było czegoś takiego, że tam coś będzie przeszkadzało, że jest trochę krzywe. Więc skoro się da małym kosztem, możemy to poprawić, to ja to oczywiście zrobię. No i teraz, gdzie stawiamy te szkoły? Czy prosto przy rondzie, może nie tak prosto. Dałbym to na przykład kawałeczek dalej. Gdzieś tutaj, za tym skrzyżowaniem, od razu można by dostawić taki stadion, czy nie? Nie, no może nie. Kawałek dalej macie taki duży stadion, też boisko jest tam. Tutaj, to ja bym ewentualnie postawił coś mniejszego. Yy, to znaczy, możemy to oczywiście rozbudować o takie rzeczy, niech to już będzie. Możemy też przypisać, że mogą tutaj chodzić stąd, stąd oraz stąd. No a jeśli chcecie jakiś taki teren sportowy, to już wam coś dam. Tylko czy serio kolejne boisko, czy na przykład ta szkoła będzie miała swój basen? Może to jest dobry pomysł. Niech tu będzie basen, tylko zrobilibyśmy jeszcze jakiś przejazd. Rozbudowujemy jeszcze bardziej to skrzyżowanie? Może nie, niech tam już nie będzie większych problemów, tylko zrobimy po prostu drogę tędy. I teraz możemy taki basen postawić tutaj na tyłach. Też postawiłbym może kolejną szkołę, czyli szkołę pomaturalną, bo z nią to chyba bywały większe problemy. Gdzie to mamy? To jest Urząd Miejski, tu jest szkoła pomaturalna, chociaż teraz tak naprawdę nie jest aż tak bardzo zapełniona. No ale też, żeby właśnie ci to tutaj mieli, możemy to postawić. Hmm, tak. Ja bym zostawił może trochę miejsca, jednak, żeby przy głównej drodze postawić jeszcze taką ścianę, takie niby kamienice, no a ta szkoła może być sobie właśnie kawałek dalej. Z tym przejeżdżamy. No i tak jak mówiłem, teraz jeszcze te kamienice. Także na pięć kratek tutaj oraz dalej na pięć kratek, ale nie za daleko, żeby już nie wychodzić gdzieś w okolice tego mostu. I wiecie, nad czym ja się jeszcze zastanawiam, żeby to liceum jednak przenieść, bo skoro tutaj mamy taką główną drogę, to te kamienice fajnie by wyglądały, a nie po prostu marnujemy to na jakiś teren zielony od szkoły. Tylko w tym celu, to ja muszę tymczasowo przenieść basen. Niech on sobie stoi gdzieś tam e, dalej. Przenosimy szkołę. Może stać tak. No i teraz robimy to w ten sposób. Tutaj taka droga. Kratek to ja się zaraz jakoś pozbędę, żeby to było dobrze. No a to Liceum stawiamy sobie tak oraz basen dajemy za tą szkołą. No, a tutaj to ja bym chciał właśnie te budynki, tylko nie wiem dokładnie, gdzie te kratki tu są. Także przejedźmy sobie na przykład jakoś tak. Teraz to zabudujemy w ten sposób. I mam nadzieję, że jak się pozbędę tej ścieżki, to te kratki jednak będą należały do tego. To znaczy, tutaj na pewno tak jest. A to to nie wiem. A, bo to się wybudowało w ogóle tu. Także tego bym się pozbył. Teraz jest dobrze albo źle. No tak, źle, bo to się wybudowało tam. Także jeszcze raz. Taki chodniczek tutaj, taki chodniczek tu. Niech to się właśnie zacznie budować. Teraz możemy wyburzyć to oraz to. I spróbowałbym to wszystko zaznaczyć i teraz na przykład wyburzyć. No, i miejmy nadzieję, że jest dobrze, chociaż to się akurat zbudowało tyłem. Serio, nie da się tego lepiej? Nie mogą te kratki być w tamtą stronę. Włączamy, buduje się, wyburzam. I te kratki nie są takie szare, więc najprawdopodobniej są jednak do tej drogi. Spróbujmy wszystko teraz jeszcze raz wyburzyć. Tu są wszystkie te budynki dobrze, no a te niestety są źle. Nie chciałbym, żeby to tak tyłem stało. No cóż, także w tych miejscach, gdzie to się źle buduje, to ja bym po prostu dał ten chodnik mm, i pozbędziemy się tych kratek. To znaczy, o, w ten sposób kratek to ja się muszę pozbyć jakoś tak. No dobra, tutaj najwyżej zasadzimy jakieś rośliny naprzeciwko tej szkoły. No i proszę bardzo, teraz będzie tutaj pięknie zielono. Jeszcze zapomniałem ustawić tej szkoły. Proszę tylko tych oraz tych, żeby tutaj chodzili. I zapomnieliśmy jeszcze o jednej ważnej rzeczy: bo ja mam strażaków, mam komendę, mam małą klinikę, ale przydałby się też szpital. Tak, w ogóle, my mamy jeszcze takie fajne rzeczy. Centrum Zapobiegania Chorobom, Instytut Zdrowia Publicznego. No i takie coś to jest minus 10% ryzyko infekcji chorobom, całe miasto. Fajna rzecz. I to też w sumie pomaga, takie centrum zapobiegania chorobom. Czy ja mam już dużo tych punktów? To znaczy, i tak mamy prawie tutaj wszystko rozwinięte, więc właśnie punktów powinno być dużo. Także ja bym odblokował po prostu jedno oraz drugie, i zaraz zobaczymy, jakie to jest duże. No, bo coś mówiłem kiedyś, że tutaj będziemy stawiać tak. Duże rzeczy, żebym ja się znowu czasami nie przyblokował. Centrum Zapobiegania Chorobom no fajny budynek zmieściłby się gdzieś tutaj. Instytut Zdrowia Publicznego to tak naprawdę nie jest gigantyczne to zacznijmy może od tego tutaj, niech ta droga idzie jakoś dalej. Teraz taki instytut dajemy w tym miejscu tam oczywiście wszyscy w całym mieście szczęśliwi. Obok Instytutu robimy jeszcze taką drogę, no i zobaczmy, jakby teraz mi jeszcze ten budynek się tu zmieścił. O, może jakoś tak bokiem do tego. To mogłoby być dobre, tylko jeszcze chyba coś tutaj delikatnie trzeba by zrobić z tym terenem. Kawałeczek jeszcze tam przejeżdżamy. No i co, teraz to się zmieści? To znaczy, to musi być trochę dalej od innych budynków, ponieważ tam widzę, że startują helikoptery. A gdybyśmy to dali na przykład po drugiej stronie, no zobaczmy, przeprowadźmy jeszcze drogę tędy. No i teraz to. By mogło być nawet dosyć blisko. E, tylko jakby to ładniej wyglądało: ścianą w stronę miasta, czy ścianą w stronę tych pól? E, chyba jednak mimo wszystko ścianą w stronę miasta. Okej, okay. także niech to będzie nawet z takim większym odstępem. A tu się zrobi coś ciekawego. Może ja bym to jeszcze kawałeczek przesunął jedną kratkę dalej. O, bo mam tutaj fajny pomysł. Tędy przeprowadzilibyśmy taki chodnik, tylko może z przejściem z jednej i z drugiej strony. Będzie to teraz przedłużeniem tego? No, niestety nie. No, ale to tędy. Ja mogę przeprowadzić chyba kolejny chodnik. Mogę, no dobra, jakoś to nawet wyjdzie. Dochodzimy jeszcze do tego przejścia. I tu to ja bym nawet wyburzył jakiś ten budynek. Tak, niech będzie. I niech tutaj też powstanie przejście, żeby dało się wejść na ten przystanek tramwajowy. Dalej. Uh, może to być dobre, e, chociaż nie, tu jest 19%, już nie będę kombinował. Kawałek dalej macie drogę, możecie iść tamtędy. No to chciałbym mieć jeszcze chodnik, na przykład tu, za tym budynkiem, a z tego zrobilibyśmy jakiś taki fajny prostokątny park. Tylko zanim tutaj dam jakieś roślinki, to jeszcze zróbmy na przykład takie przejście. Więcej rzeczy, no to za bardzo się nie da. No i teraz bym jeszcze tutaj podosadzał różnych takich roślin. No dobrze, także zawsze będzie tutaj troszkę ładniej. E, jeszcze może z takich drobiazgów. Skrzyneczka pocztowa, proszę bardzo. Tutaj ją stawiamy, jest zielono. E, no i możemy jeszcze gdzieś się schować, na przykład tutaj. Kolejną taką. Też, może, żeby ten park serio działał, to ja bym tutaj dostawił jeszcze coś z kategorii tych dużych parków. E, duży plac, na przykład tutaj na końcu. O, i to nawet idealnie będzie pasowało do tych przejść. Pięknie. Dobra, niech on tam stoi i zachęca ludzi. No to ogarnąłbym może jeszcze te tereny tutaj. Yy, pierwsze, co? To przydałaby się taka droga. O, na przykład prosto z przedwiazdu tu. Dojedziemy sobie na tyły tych budynków. Ale tutaj już bym kolejnego połączenia nie robił. Yy, dalej, kolejna droga. No, mogłaby być tak. Tylko my tu jeszcze mamy tak dziwnie wyrównany teren. Okej, okay, także to jest już naprawione, więc teraz zobaczmy, jakby nam się tutaj zmieściła ta droga. Coś na przykład takiego, na równo z tym, i tutaj raczej nie planujemy połączenia, no nie, bo to skrzyżowanie byłoby wtedy może troszeczkę za duże, tak od razu za mostem. Jak ktoś chce skręcić w lewo, to może to zrobić tu. Także bez takich rzeczy. Tu możemy jeszcze na przykład przeprowadzić tę drogę kawałek dalej i niech ona objeżdża właśnie ten budynek. O, dobrze, może być. No i tutaj, to ja serio chciałbym mieć jakieś fajne, wysokie apartamenty. Taki jeden w tym miejscu, dalej taki drugi, chociaż może z delikatnym odstępem od tamtych budynków. Później, tutaj wstawiamy taki wieżowiec, i może jeszcze coś takiego. Tutaj tylko jedno, tylko jedno, ok. Tak może być. Później, z takich fajnych rzeczy, to ja bym dał jeszcze może te europejskie domy. Jeden oraz drugi. No i w sumie w tym miejscu też coś by mogło być. Tylko wziąłbym może to z tej kategorii wieżowcowej i porobił na przykład takie budynki 3 na 4 dalej tutaj, później trzy kratki odstępu i znowu taki budynek wysokiego zagęszczenia. Takie budynki też bym dał tu, chociaż może takie głębsze. O, właśnie, tylko dwa. No i pomiędzy przydałby się jakiś sklepik, dalej tutaj coś małego może stać, później gdzieś tu na końcu. No, a może coś większego? Jeden taki tu. Jeszcze zrobimy Wam tu może jakieś przejście, czyli na przykład z końca tej drogi za tymi kratkami przejedziemy tak prosto. Tutaj możemy skręcić pod takim kątem do tej ulicy yy, i teraz z tamtego przejścia jakoś tak. Także zapraszam tych mieszkańców, niech sobie tędy chodzą i jeszcze w takim razie przejście dotąd. Coś bym tu może jeszcze zmienił, ponieważ ten budynek w środku, no to jest tak trochę blisko tamtych. Może niech on nie będzie taki duży, tylko ja bym na przykład zmazał jeszcze kratki tutaj i niech on się zrobi taki bardziej chudy. Yy, tylko nie wiem, czy to tak wyjdzie, jak to ma być. Okej, okay, coś takiego. Yy, no dobra, może nie będzie jakiś najmniejszy ale też troszkę niższy od tamtych. Tak się zastanawiam w ogóle, czemu my tutaj mamy taki mały ruch. Czyżbym zrobił po prostu tak dobrą komunikację miejską, że nikt nie potrzebuje jeździć samochodami? E, czy to jest podobna rzecz jak w Cityskach 1, że po prostu miasto jest już tak duże i gra nie wyrabia w symulowaniu tylu tych samochodów i jest ich po prostu tak mało? E, no zobaczmy, na przykład w tym tramwaju 70 osób, no, no ładnie. E, ładnie, ładnie, tutaj 89. Jeśli chodzi na przykład o takie metro, e, to ilu czeka? Tutaj tylko 5, a na całej linii ilu podróżuje? 169. E, no dobra, także tu was może jakoś super dużo nie ma. E, a na przykład te autobusy, które trzeba by jakoś dokończyć, 12 pasażerów na całej linii. No ale okej, okay, to jest takie dosyć krótkie. No ale właśnie, skoro już mowa o tych autobusach, to ja bym chciał przejechać tutaj jeszcze jakoś dalej. Zrobić na przykład przystanki tak samo jak te tramwajowe, żeby można się przesiąść, a potem wjechalibyśmy na przykład jakoś tu, no i jakoś może uda tu się zawrócić. Chociaż, żeby zawrócić, to to powinno być raczej tak, a tego się pozbędziemy. Także ta linia wygląda teraz tak. No, i możecie w sumie napisać w komentarzach, czy u Was, w Waszych miastach, jak są one już takie większe, no ile ja teraz mam? 131 tysięcy mieszkańców. No, spodziewałbym się jednak większego ruchu, e, która jest godzina 13:20, no. Powinno ich jeździć trochę więcej. Wiadomo, fajnie, że w mieście nie ma korków, ale jednak fajnie byłoby zobaczyć tutaj takie kolejki na tym moście jakiś duży ruch. To znaczy, to nawet nie muszą być kolejki, że oni gdzieś tam stoją po prostu, żeby cały czas tutaj jakieś masy tych samochodów przejeżdżały. No a tak jest troszkę pusto. Tutaj też to stare centrum same tramwaje, same autobusy i parę samochodów. Yy, troszkę ich parkuje, no dobrze. A może po prostu to przez tę komunikację miejską darmową? Może tak być. Yy, napiszcie jak tam u Was w miastach. To będzie na dzisiaj tyle. Mamy tutaj zabudowaną tę górkę, przynajmniej po części. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć, cześć!